Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym podcaście Radia Tok FM i Wolnych Sądów na Prawo Patrz. Dzisiaj mam przyjemność gościć panią profesor Ewę Łętowską, z którą chciałabym porozmawiać o prawie, bezprawiu jako źródle wojny, ponieważ wszyscy jesteśmy teraz zajęci bardzo pomocą dla naszych przyjaciół, dla naszych braci, sióstr, Ukraińców i jest straszne zamieszanie z tym i wszyscy się boimy wojny światowej i tak dalej. Natomiast jako prawnicy, jako prawniczki chciałybyśmy pokazać Państwu, że to wszystko, co się dzieje, związane jest z prawem, a w zasadzie z jego brakiem. Na Prawo Patrz. Podcast inicjatywy Wolne Sądy i Radia Tok FM. Chciałabym, żeby pani profesor wprowadziła nas w swoją wizję tego, jak bezprawie działa i jakie jego objawy w tej chwili widzimy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Od razu zaczynam od maleńkiego sprostowania. To, co nas otacza, to czasami wcale nie jest bezprawie i skutek bezprawia, tylko czasami to jest skutek bardzo przemyślnego użycia prawa, tylko w sposób opaczny, w sposób taki, którego nie przewidywali albo nie chcieli przewidzieć ustawodawcy, dlatego że prawo ma dwie strony. Nas uczą i my jesteśmy do tego zaprawiani, my prawnicy, że prawo ma regulować coś, co jest przewidziane w momencie, kiedy je się stanowi. I prawo to deklaruje. Ale prawo to jest bardzo użyteczny instrument także w ręku ludzi złych, złoczyńców. Oszust będzie przy pomocy prawa oszukiwał. Nieuczciwy deweloper użyje prawa po to, żeby zysk osiągnąć w niegodziwy sposób i tak dalej, i tak dalej. I teraz wracając do tego wątku, o którym pani mówi. To wszystko, co w tej chwili widzimy, te straszne obrazy, które się przesuwają w naszych telewizorach przed naszymi oczami, te uciekający ludzie, zatłoczone perony, udzielana pomoc, to co wszystko oddziałuje na nasze emocje, serca i nas bulwersuje, otóż to wszystko, za tym wszystkim kryje się albo tak jak pani wspomniała, bezprawie, ale nie tylko. Kryje się za tym bardzo przemyślny sposób użyte prawo po to właśnie, żeby móc osiągnąć swój cel. Dlatego, że prawo zasadniczo jest pomyślane po to, żeby nałożyć kaganiec polityce. Ale polityka bardzo chętnie używa prawa po to, żeby osiągnąć własne cele. I od razu daję przykład. Ja zresztą użyłam gdzieś w jakimś, gdzieś coś pisałam, użyłam takiego określenia putinizacja prawa. My obserwujemy to od dłuższego czasu, gdy idzie o Rosję, dlatego że spójrzmy, co się dzieje, co się działo, zanim doszło do tej agresji, która jest znamienna rzeczywiście naruszaniem prawa. Dlatego, że przecież my mamy, jeżeli tak patrzeć na to tak bardzo tak ogólnie, złamano w tej chwili poszanowanie zasady suwerenności państw, zasady samostanowienia narodów, obowiązek pokojowego rozwiązywania sporów, obowiązek powstrzymania się od użycia siły, obowiązek nieingerowania w wewnętrzne kompetencje państwa, naruszono różne akty prawa międzynarodowego, porozumienie, memorandum budapeszteńskie z 1994 roku i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę o tym mówić, ale to nawet nie o to chodzi. Zanim doszło do tego, doszło do sparaliżowania w Rosji społeczeństwa, które w tej chwili jest zamknięte w swojej bańce informacyjnej, uwięzione w tym jednym obrazie, który przekazuje mu ich własna telewizja, ale więcej, jest karmione od długiego czasu tym, że różnice zdań, to, co u nas jest osiągalne dzięki pluralizmowi mediów, tam jest nieosiągalne. I od dłuższego czasu przygotowano społeczeństwo na łyknięcie tej właśnie porcji zatrutej wizji prawa. Prawa, w którym nie ma miejsca na różnorodność poglądów, w którym jeżeli jest demonstracja, to się demonstrację rozpędza w sposób brutalny, zabyka się, łapie, wyłapuje się demonstrujących, ludzie się demonstrować boją. Wolne media,
kiepsko z tym. Organizacje społeczne muszą na przykład raportować, że są agentami obcego wpływu. Otóż to wszystko, co się stało się dzięki putinizacji prawa. Dzięki użyciu prawa nie dla budowania społeczeństwa otwartego, demokratycznego, ale dla budowy wygodnego gruntu dla siły, która się urzeczywistnia poprzez realizację planu politycznego, no wielkomocarstwowego, to co wreszcie w tej chwili nam 2 tygodnie temu wybuchło z pełną siłą. I dlaczego to jest takie groźne? Dlatego, że tu nie idzie tylko o to, że prawo zostało, że prawa nie ma. Idzie o to, że prawo zostało użyte w sposób ofensywny po to, aby ludzi otumanić, po to, aby społeczeństwo sparaliżować, po to, żeby odebrać społeczeństwu środki obrony przed autorytarnym bezprawiem i po to, żeby wreszcie wmawiać, że autorytaryzm trzeba pokochać, bo jest okres ciężki, jest okres wojny, a w okresie wojny wszyscy się skupiają wokół władzy. I dlatego myślę, że lekcja putinizacji prawa jest dla nas bardzo, ale to bardzo pouczająca, dlatego że pamiętajmy, nie tylko idzie o to, że prawo można złamać, nie tylko idzie o to, że prawa może nie być, idzie również o to, że prawo może być użyte po to, żeby nam, przepraszam, użyję trywialności takiego trywialnego określenia, zrobić wodę z mózgu. Po to, żeby było nas łatwiej prowadzić. I ja muszę powiedzieć, że z tego punktu widzenia to jest lekcja niebezpieczna. Zwróćmy uwagę, w 2015 roku w Rosja odmówiła posłuszeństwa wyrokom, bo Rosja jest członkiem, znaczy jest poddana jurysdykcji Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, odmówiła posłuszeństwa. Wydano wyrok przeciwko Rosji. Wtedy pojawił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rosyjskiego, który powiedział, że tylko o tyle będzie Rosja się podporządkowywała tym wyrokom, o ile zostanie uznane, że to nie narusza porządku i zasad konstytucyjnych w Rosji. Potem rychło podjęto nawet działalność ustawodawczą, która w ogóle tę myśl rozszerzyła szerzej. Proszę zwrócić uwagę, nam się też to przydarzyło. Nam się też przydarzyło całkiem niedawno w październiku, nasz polski Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie będziemy posłuszni wyrokom Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo o tyle tylko się im podporządkujemy, o ile zostanie uznane, że nie narusza to, jest to zgodne z zasadami wewnętrznego porządku prawnego. Proszę zwrócić uwagę, taki podobny krok, dlatego ja głośno w tej chwili ostrzegam. Putinizacja prawa to nie jest coś dobrego. Putinizacja prawa to jest użycie prawa w złej sprawie. Jak rozumiem, widzi pani pewną powszechność tej choroby. Znaczy ona nie jest chorobą rosyjską, ale może dotykać różnych krajów. I kiedy patrzymy, jak zdewastowane jest społeczeństwo rosyjskie, niestety wydaje się, że jest kilka podobnych objawów już u nas. To, o czym pani powiedziała, jedna sprawa, gdzie Trybunał przestaje mieć rolę kontrolną wobec rządzących. Ale czy możemy sobie jeszcze powiedzieć słuchaczom, wyjaśnić, jakie są u nas objawy tej putinizacji, tego wydrążenia instytucji prawnych, w efekcie którego ludzie przestają być podmiotem, stają się przedmiotem władzy. Co możemy jeszcze powiedzieć o naszym problemie prawnym, który jest oczywisty, słuchacze naszego podcastu na pewno to wiedzą, wielokrotnie rozmawialiśmy o wyrokach TSUE, o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o upolitycznieniu sądów. Jakie widzi pani objawy w Polsce, które są początkiem tej samej choroby? Oczywiście my nie jesteśmy mocarstwem i nie najedziemy nikogo najpewniej, ale choroba ta może zabić nas samych, prawda? Tak jak powiedziałam, prawo jest po to, aby ostrzegać wcześniej, dać oręże przeciwko autorytaryzmowi władzy.
Jeżeli jakieś państwo podpisało umowy międzynarodowe, jeżeli zgodziło się na to, że pewna kategoria sporów będzie rozpatrywana, na przykład naruszenie praw człowieka przez ETPC, czyli Trybunał w Strasburgu, no to i zgodziło i poddało się jurysdykcji, czyli pod oddziaływaniu wyroków tego Trybunału, no to nie można nagle powiedzieć w wtorek unieważniam grę i ja będę wobec tego jeszcze wprowadzę dodatkowy filtr, kontrolę nad tymi wyrokami Trybunału. U nas jest nawet, myśmy zrobili krok, którego oczywiście Rosja zrobić nie mogła z naturalnych przyczyn, dlatego że Rosja nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a zatem u nas istnieje konieczność, bośmy się do tego zobowiązali, podporządkowania wyrokom Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Znów, samiśmy to podpisali, żeśmy się z tym zgodzili. I teraz, jeżeli wyrok jest po naszej myśli, nam pasuje, no to wszystko w porządku. A jeżeli on się władzy politycznej nie podoba, no to wtedy już mieliśmy kilka takich wypadków. Woła się na pomoc Trybunał Konstytucyjny, który już w kilku wyrokach powiedział znów, że będzie się tylko podporządkowywał tym wyrokom, które uzna się za zgodne z wewnętrznym porządkiem prawnym. Przy czym uwaga, gdyby to jeszcze była konstytucja, tak jak to się nominalnie nazywa. Nie, to nie jest, to jest to, co określa kryteria oceny wyroków sądów międzynarodowych, to jest bieżąca polityka państwa, nie wyrażona w konstytucji, tylko w ustawach zwykłych, które są zazwyczaj albo obok konstytucji, albo wręcz konstytucję naruszają. I w takich wypadkach powinno się, jeżeli jakieś państwo nie chce wykonywać zobowiązań, które na siebie przyjęło, proszę bardzo, trudno, no to się wypowiada umowę, którą się na siebie przyjęło. Albo dąży się do tego, żeby zmieniono zasady, wedle których się wydaje wyroki zagraniczne. Innej możliwości nie ma. Nie ma możliwości teraz takiego wydłubywania rodzynków z tortu, że się jedno się uzna, czegoś się nie uzna. Ja jeszcze raz uporczywie wracam do myśli pierwotnej. Państwo prawa zakłada, że zobowiązań się dotrzymuje, słowa się dotrzymuje i wykonuje się wyroki, które się na siebie, które są do nas skierowane. Więcej, szanuje się własną konstytucję. Jeżeli w Polsce mamy artykuł 10 konstytucji, który mówi o podziale władz i wzajemnym równoważeniu, i jeżeli jedną z tych władz jest słaba, bo nie mająca ani sakiewki, ani własnego oręża, mogąca tylko oddziaływać mocą własnego autorytetu i mocą przekonywania, władza sądownicza, no to i jeżeli później tę władzę sądowniczą ustawia się w systemie, w którym na sędziów mają oddziaływać bodźce, które oddziaływują w sposób taki, aby ich zniechęcić do pewnych inicjatyw. No na przykład myśmy mieli, i to są, można wskazać palcem, sytuacje, w których na przykład posłuszeństwo zasadom wyrażonym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy zadanie pytania prejudycjalnego temu Trybunałowi, co jest oczywistą kompetencją każdego sądu państwa, które należy do Unii Europejskiej. Otóż tego rodzaju sytuacje stawały się przyczyną co najmniej wszczynania postępowań wyjaśniających albo wręcz postępowań dyscyplinarnych, a nawet później, jak już tych postępowań dyscyplinarnych z takich przyczyn wyraźnie któreś orzeczenie TSUE, czyli Trybunału w Luksemburgu zakazało, to wręcz postępowań karnych o zdjęcie immunitetu. I znów to nie chodzi o swawolę sędziów, którzy się buntują przeciwko władzy, tylko chodzi o to, że w Konstytucji jest napisane, że władze są, równoważą się między sobą, a władza sądownicza w pewnych sytuacjach rzeczywiście może kontrolować władzę
polityczną. Tyle tylko, że jeżeli tę zasadę się kwestionuje i jeżeli władzę sądowniczą ustawia się w sytuacji, żeby ją zniechęcić, zastraszyć, zmanipulować, doprowadzić do tego, żeby sędziowie nie mieli ochoty w niewygodny sposób dla władzy się zachowywać, no to wtedy, co prawda, konstytucji nie łamie się wprost, ale wtedy omija się to, co w konstytucji jest gwarancją dla tego, żeby ten mechanizm, ten trójkąt działał i działał w sposób prawidłowy. I znów w naszym tytule naszego spotkania jest sprawa putinizacji. Ja tego terminu użyłam dlatego, że on jest bardzo nośny. Rzeczywiście pokazuje, co się dzieje z prawem, jeżeli autokratyczna władza dobiera się do prawa. I myśmy stanęli, na jakiej drodze myśmy stanęli? Nasza konstytucja to zawiera drogowskaz ku każde państwo narusza prawo, w każdym państwie są jakieś nieporządki. Tylko problem polega na tym, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy gwarancyjne działanie wskaźników konstytucyjnych zostanie wyłączone i drogowskaz zacznie wskazywać zupełnie inną drogę. Ale ja chciałam jeszcze coś powiedzieć tutaj dzisiaj, coś bardzo ważnego, dlatego że my rozmawiamy o państwie prawa, a ja się nie tak dawno w tej chwili stykam właśnie w związku z wojną z Ukrainą z bardzo charakterystycznym stanowiskiem. Jakiś czas temu byłam zaproszona gdzieś, żebym mówiła coś o państwie prawa, po czym mnie odproszono. Dlaczego powiedziano? No przecież teraz jest wojna, straszne rzeczy się dzieją, ludzie giną, wszyscy są zajęci pomaganiem, nie można prowadzić akademickich dyskusji. Ja powiedziałam, akademickich dyskusji oczywiście prowadzić nie należy, ale nie należy mniemać, że wojna, straszne zjawiska, z którymi mamy do czynienia, problem uciekinierów, który jest no, po prostu kryzysem humanitarnym na ogromną skalę, że to unieważnia prawo, że to unieważnia rozliczanie bezprawia, że to unieważnia w jakikolwiek sposób doniosłość tego, aby zachowanie władz odbywało się w ramach prawa i przez prawo. I znów przypomnę taką rzecz, która w tej chwili wczoraj była na porządku dnia, dzisiaj straciła nieco na aktualności, dlatego że wycofano się z tego projektu. Otóż jest przygotowywana ustawa, która jest pilnie potrzebna z uwagi na przybywanie uciekinierów. Otóż w tej ustawie, i to jest obrzydliwa maniera, zaszyto, dlatego że u nas w ustawach się zaszywa różne nieprzyjemne niespodzianki w nadziei, że w pośpiechu i w atmosferze konieczności uchwalenia rzeczy ważnych te niespodzianki zostaną niezauważone. Otóż co to jest za niespodzianka? A ona wraca, jak bańka wstańka wraca. Już raz próbowano ją przemycić w innej ustawie, też dotyczącej stanów nadzwyczajnych. W tej chwili powróciło znów. Abolicja dla tych, którzy w stanie, czy to epidemicznym, czy to w stanie nadzwyczajnym, czy to w stanie tym, który teraz w chwili nam się gotuje, dopuścili się nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej. Co więcej, z mocą wsteczną. No ja przepraszam, to jest po prostu patent na bezkarność i patent na wyłączenie prawa w ogóle. To jest putinizacja prawa. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że to jest danie glejtu na działanie siły tam, gdzie powinno działać prawo. Tym bardziej, że działanie w stanie wyższej konieczności, jeżeli wiąże się z naruszeniem innego jakiegoś dobra, zarówno w prawie karnym, jak i w prawie cywilnym, zawsze stan wyższej konieczności usprawiedliwi tego rodzaju działanie. Tylko oczywiście do pewnych granic. Natomiast tu usiłowano wprowadzić rozwiązanie, które daje niezwykle szeroką klauzulę bezkarności władzy i to jest szyderstwo z prawa, bo prawo ma władzę ograniczać, a tutaj prawo miałoby władzy dać patent na bezkarność.
Ale czyli my jesteśmy już chorzy na tę chorobę, to znaczy właściwie rządzący są na nią chorzy, nazwijmy ją putynizacją. Oczywiście ona u nas ma inny etap, inny przebieg, ale na tę chorobę jest lekarstwo, jaką jest te 20 wyroków już w tej chwili TSUE i ETPC. I teraz pytanie jest takie, podnoszą się głosy, że o tym już nie należy mówić, że właśnie to już teraz wszyscy zajmujemy się Ukrainą i tak dalej, ale przecież to jest choroba tożsama z chorobą agresora rosyjskiego. W związku z tym, logicznie biorąc, musimy ją leczyć również wewnątrz swojego organizmu, jakim jest Unia Europejska. I teraz wydaje się, że takie głosy, żeby to już zapomnieć i tak dalej, są w zasadzie samobójcze. Bo jeżeli którekolwiek państwo unijne zacznie funkcjonować jak Rosja, bo przecież ten mechanizm się nigdy nie zatrzymuje, on jest autoreproduktywny, to znaczy dochodzi do takich aberracji coraz to większych i większych, bo władza absolutna, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie, więc on się nigdy nie zatrzymuje. Co więc teraz powinno się wydarzyć? Jak powinna zachować się Unia w tej sytuacji? Bo z jednej strony oczywiście jest wielki wysiłek właściwie obywateli polskich bardziej niż samej Polski jako państwa w ochronie dla tych, w schronieniu dla tych Ukraińców, ale co powinno się systemowo wydarzyć? Czy te wyroki mają już zostać pójść w zapomnienie, czy my nie mamy już musieć ich wykonać? Jak pani to widzi? Ja odpowiem tak, ewangelicznie, co boskie Bogu, co cesarzowi cesarskie. Problem przecież polega na tym, że dotąd, dopóki sprawa jakaś sporna nie jest oddana na drogę prawną, nie trafia do sądu, to do tej pory można się targować i do tej pory jest możliwość politycznego kompromisu. Natomiast jeżeli się tego kompromisu nie chce, odrzuca, zwłóczy, oszukuje, przeciąga i wreszcie sprawa trafia do sądu i ten sąd wydaje jakiś wyrok albo inny jakiś akt, postanowienie, zabezpieczenie, czy co tam akurat w danym wypadku zostało orzeczone, no to wtedy skończyła się dyskusja na temat kompromisów politycznych. Ja doskonale rozumiem, że w tej chwili, po pierwsze, te głosy, o których pani wspomina, one nawołują do tego. Wobec tego potargujmy się o to, żeby nam teraz nie tych kar, które my mamy nałożone, nam nie naliczano. No ja przepraszam bardzo, no to wykonajmy to, do czego jesteśmy zobowiązani. A jesteśmy zobowiązani do, bo to już zostało powiedziane, wiadomo, że Izba Dyscyplinarna powinna być rozwiązana, wiadomo, że powinni być przywróceni ci sędziowie, o których zresztą wspominałam, a którzy na skutek postępowania wbrew istniejącemu wówczas obowiązkowi zostali poddani działaniom, zawieszono ich czy uniemożliwiono im pracę, więc trzeba to cofnąć. Dalej, jest konieczność doprowadzenia do porządku postępowania dyscyplinarnego, czyli tak zwanej zrobienia porządku z ustawą kagańcową z 19 roku. Otóż to nie może być tak, że teraz, ponieważ dzieje się na Ukrainie, dzieje się to, co się dzieje, to się unieważnia dotychczasowe wyroki. Tym bardziej należy prawa pilnować, a jest zupełnie innym zagadnieniem, że przyzwoite zachowanie w związku z obroną wschodniej flanki Unii Europejskiej pozwala politykom liczyć na to, że ich wysiłek zostanie dostrzeżony i zostanie odpowiednio, no powiedzmy, jakby to powiedzieć, no dostrzeżony przy podejmowanych decyzjach politycznych. Ale decyzje polityczne to jest jeden kanał, a to, co zostało już prawnie orzeczone, to jest drugi kanał. Nie ma tak, że mówi się wtorek i unieważnia grę. Bardzo dobrze, jest cudownie, że akurat w tej chwili zmiana sytuacji powoduje zmianę nastawienia chociażby do Unii Europejskiej, bo już w tej chwili nie słyszymy głosów, że to jest jakaś tam wyimaginowana wspólnota, że trzeba rozluźnić więzy. Przeciwnie, okazuje się, że te więzy bliskiej współpracy są gwarantem naszego spokoju. W najbardziej szerokim tego słowa znaczeniu. Nie mówię już o innych kwestiach. Jeżeli tak,
no to szanujmy to, coś, do czego żeśmy się zobowiązali, do wspólnoty wstępując. I to jest akurat odwrotnie. Ja też czytałam takie, zresztą w mediach społecznościowych różni politycy, że w tej chwili to trzeba walczyć o umorzenie. A proszę bardzo, no walczcie o nowe fundusze, walczcie o zdobywanie, punktowanie z uwagi na zaangażowanie przy rozładowywaniu kryzysu humanitarnego. Proszę bardzo, na pewno zostanie to przyjęte z aplauzem. Tyle tylko, że nie można jednocześnie mówić, że się nie będzie. Znowu, to jest polityka wydłubywania rodzynek. Co dla nas na korzyść, to tak, ale co dla nas na niekorzyść, to nie. Porozumienie, wstąpienie do Unii Europejskiej to jest wiązka praw i obowiązków. I nie składa się, życie nie składa się z samych deserów, nie składa się ta obecność z samych rodzynek, składa się również z obowiązków i na nas ciąży ten obowiązek. I oczywiście bardzo niedobrze, że każdego dnia nalicza nam się te no niesłychanie wysokie, dotkliwe kwoty, które w tej chwili w warunkach osłabiającej się waluty, załamania gospodarki naprawdę na szerszą skalę niż tylko gospodarka stron będących w konflikcie, nam grozi bardzo złymi konsekwencjami. Ale ja twierdzę i no z pełnym, głębokim przekonaniem, że droga wiedzie do tego poprzez zrobienie, przywrócenie porządku w aspekcie prawnym, wycofania się z tego, co było błędem i nie brnięcia w stronę putinizacji prawa. Tym bardziej, że jak się dobrze zastanowić, patrzymy na te problemy, które zostały stworzone przez rządzących i w lustrze tych wyroków, to można powiedzieć, że połowa z tych problemów dotyczy w sumie 30 osób, czyli składu Izby Dyscyplinarnej i składu KRS-u i następnej grupy sędziów, którzy są na tej wadze tymi przyzwoitymi, którzy zostali odsunięci od orzekania. I ta grupa osób jakby jest na tej scenie aktorami. Oczywiście my wszyscy jako obywatele gdzieś z tyłu, bo nas dotyczy ta sztuka. Natomiast jest niesłychane, że politycy nie są w stanie wykonać tych wyroków, czyli jednak ich przywiązanie do tego, że przy władzy utrzyma ich jedynie ta putinizacja, widać jest ogromne, no bo na szali jest cała nasza przyszłość, zarówno jako państwa członkowskiego, a być może w ogóle nasze jestestwo, zważywszy bliskość wojny. I teraz należałoby, wydaje mi się, właśnie nawoływać rządzących do tego, żeby w trymiga, cytując, prawda, już teraz może niemodny język, wykonać te wyroki, po prostu zamknąć w ogóle ten front i działać w ramach Unii jako państwo przyzwoite, powiedzmy, tak? Szanujące zasady, ale ja czasami myślę, że to chyba nawet nie jest, a może oni tego po prostu nie potrafią, czasami mi przychodzi do głowy, że nie rozumieją co się właściwie tak naprawdę dzieje. Nie rozumieją tego, że tak jak w swoim czasie, gdy idzie o ten COVID, otucha wynikająca z możliwości rozwinięcia systemu szczepień, różnego rodzaju działań, ona wynikała z tego, że jesteśmy w dużej grupie, że kupuje się szczepionki, że dostaje się lekarstwa. Zresztą to samo było w swoim czasie przy epidemii grypy. W jedności siła. Jeżeli w tej chwili rzeczywiście na serio myśli się nawet od strony militarnej o pogłębieniu więzów z Europą, jeżeli w tej chwili nawet Finlandia, która od lat chciała być poza sojuszami militarnymi, zmienia nastawienie, jeżeli Niemcy po tylu latach po wojnie dokonują tak głębokiego politycznego resetu swojego nastawienia, to dlaczego, w imię jakich wartości my robimy coś, co w tej chwili osłabia nasze więzy i naszą wiarę w to, że jesteśmy lojalnym członkiem wspólnoty. Ja tego po prostu, ja zrozumieć tego nie mogę, bo to jest albo nieprawdopodobna prywata, albo nieprawdopodobne niezgulstwo, albo już aż boję się powiedzieć co.
w obecnych warunkach. No właśnie, zostawiamy Państwa chyba z tym pytaniem i namawiamy do tego, żeby jednak je zadawać. Wszyscy mamy pełne ręce roboty, żeby wspierać i pomagać ludziom z Ukrainy, ale nie zapominajmy o tym, że chorujemy na niestety podobną chorobę, jaka spowodowała to nieszczęście i musimy się z niej wyleczyć. I wszystkich naszych słuchaczy zachęcamy do tego i osoby oglądające nasz podcast, żeby o tym myśleć, bo jeśli się nie wyleczymy, to będziemy podminowywać znaczenie Unii i tym samym swoje własne bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak i obywatelskie, bo bez prawa nie ma żadnych praw obywateli. No po prostu to jest... I jeszcze jedno. To nie jest tak, że jest albo. Prawo jest... jest drugą stroną tego, co się dzieje w rzeczywistości. I prawo albo może tę rzeczywistość ulepszać, albo może ją pogarszać. Cios zadany państwu prawa pogarsza to wszystko, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Bo prawo może być też bardzo groźną bronią ofensywną. I oby tak nie było w naszym wypadku. Dziękuję pani bardzo za spotkanie. Dziękuję państwu i do zobaczenia w następnym podcaście. Dziękuję.